Co ty czujesz jako mama? Czy to jest duma, czy może jednak też trochę przeplata się to na przykład ze strachem? Bo jak wiemy, ten show biznes to jest mimo wszystko ciężki kawałek chleba. Szczerze. Naprawdę szczerze. 31 lat jestem w show biznesie i większość trudów pracy w show biznesie udawało mi się ukryć. Nie wszystko się udaje ukryć. Te ostatnie tygodnie pokazały, jak bardzo jest to gniazdo dziwnych czasami ludzi, dziwnych sytuacji, manipulacji, jakichś takich... To miejsce to jest... Show biznes to takie miejsce, które zbliża do siebie skrajnie różnych ludzi, czyli takich niezwykłych artystów, pojedynczych egzemplarzy, jakichś takich bardzo pięknej sztuki, bezbronnej, pięknej sztuki, na przemian z ludźmi, którzy są chciwi, próżni, aroganccy, czasami tacy manipulujący. Oczywiście w show biznesie to jest też bardzo dużo i złodziei, narkotyków i alkoholu, wszystkiego. Tak naprawdę to jest trudny świat. To jest naprawdę trudny świat. I prawdę mówiąc, jak czasami się zatrzymuję, tak jak ostatnie tygodnie się zatrzymałam, żeby się przyjrzeć temu na swoim przykładzie, jak łatwo ludzie stają przeciwko sobie, dla własnej ekspozycji i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę do tego wątku wracać, ale to bardzo przekłamane było wszystko. To tak sobie myślę, nigdy ten świat show biznesu nie był czysty, ale tak jak jest się stał brudny teraz, no to powiem, że z sercem na dłoni oddaję to dziecko na drogę show biznesu. Natomiast wiem, że ta pasja jego do muzyki jest olbrzymia. I on widział z bliska, co to znaczy hejt, co to znaczy mocne nagłówki. Przecież rozwód jego rodziców był głośny, był w mediach, bardzo, bardzo medialny rozwód niestety. Więc on... Z jednej strony jestem od niego w tym sensie spokojna, że on trochę poznał stresu życia publicznego. Ja gorzej czasami znosiłam paparazzi niż on od dzieciaka tak naprawdę. Nigdy nie pokazał jakiejś tam głupiej miny do paparazzi, zawsze albo spuszczał głowę, albo się uśmiechnął. Taki był bardzo naturalny z tym. Ale teraz jakby... wyznacza swoją drogę i będzie miał swoje stresy i swoje trudy. Ja oczywiście jestem gdzieś tam z boku, nie będę starała się prowadzić go za rękę, nie mogę. On by mi na to nie pozwolił. To już jest od tego momentu jego droga, jego wybory, jego odpowiedzialność, jego konsekwencje, jego praca, jego odpowiedzialność po prostu. Natomiast to, co chciałam zrobić na te urodziny 18, to chciałam po prostu... błogosławić go na tą drogę, w tym sensie, że zasponsorowałam, jakby sfinansowałam jego start. Nie kupiłam mu samochodu, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Tak jak wszyscy zawsze oczekują, że ta osiemnastka jest taka zobowiązująca, że rodzice kupią mu samochód. Pomyślałam, że nie dam mu tej przynęty, tylko dam mu wędkę. Niech on sam zapracuje na ten samochód, ale ja będę go wspierać swoją wiarą, swoim doświadczeniem. Nie, postaram się mu nie wchodzić w drogę. Wiem, że on się musi odkleić ode mnie, bo musi. Poza tym ten nurt muzyczny, który on sobie wybrał, jest jednak bardzo inny od mojego. Język hip-hopu ma dosyć dużo przekleństw, więc raczej nie jesteśmy tutaj sobie po drodze artystycznie, na razie przynajmniej. Także to jest moje błogosławieństwo dla niego na tą drogę artystyczną, na tą w ogóle nowy etap w życiu, bo wkracza w dorosłe życie i jest to bardzo dziwne, co mówię, bo niby jest nadal mój, ale już nie tak całkiem mój.